Witam, dzisiaj będziemy kasować inspekcję w Toyocie Corolli Verso, tej poliftowej, po 2004 roku. Tak, włączamy zapłon. O, i tak jak widać, świeci nam się kontroleczka, że wymiana oleju następuje. I tak, tym oto przyciskiem z tej strony ustawiamy tak, żeby był przebieg całkowity, czyli oto w Toyocie. I tak, wyłączamy zapłon, akurat tu jest ten bezprzewodowy system. Naciskamy i trzymamy ten przycisk i włączamy zapłon. I trzymamy go tam. I to teraz kreseczki będą migać, później pojawi się zero. I puszczamy przycisk i mamy już skasowane tą inspekcję serwisową. Teraz sprawdzimy, włączymy zapłon, włączymy z powrotem. I o, jak widać, zgasła nam wymiana oleju. To wszystko.